What's up, folks? Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj coś, co chcieliście, czyli jak wybudowałem swoją antresolę. Jeżeli wam się podoba to, co robię, to pamiętajcie o subskrypcji i jedziemy z dzisiejszym odcinkiem. Zaczniemy od tego, jak i z czego została wybudowana antresola w warsztacie. I mogę tutaj mylić antresolę z altaną. Wiem, że nie każdy chłop z widłami to Posejdon, ale słowa są podobne. Ponieważ mój garaż ma w szczycie jakieś 5,5 metra wysokości, głupotą byłoby nie wykorzystać tej przestrzeni. Od początku wiedziałem, że zbuduję taką antresolę, ale nie na całej powierzchni, ponieważ zostawiając wolną przestrzeń, mam do niej swobodniejszy dostęp, ale przede wszystkim swobodę ruchów z dłuższymi elementami w garażu. Po prostu, niosąc jakąś na przykład długą belkę, nie uderzę o sufit. Projekt powstał jakieś 2 lata temu i składa się z 3 krokwi o długości około 5,5 metra i wymiarach 8 na 18 cm, które zostały przykręcone do ścian, do elementów nośnych budynku prętami gwintowanymi na kotwie chemicznej. Na górę położyłem płytę OSB o grubości bodajże 22 mm. Rozstaw krokwi o około 55-60 cm, bo to zależy jak wyszło mi od odległości ściany, tak żeby było dla oka w miarę równo. A wysokość od ziemi to około 285 cm. Na początku nie wierzyłem w jej wytrzymałość i środkiem chciałem dawać jeszcze słup, ale konstrukcja okazała się naprawdę bardzo stabilna i nośna. Tym bardziej, że od strony ściany mamy jeszcze około półmetrową betonową półkę, na której opiera się OSB. Pomimo wszystko dalej cięższe przedmioty układam bliżej ścian, bo ich ciężar opiera się wtedy bliżej mocowania, co jest bezpieczniejsze. Jezu, jak ja już dawno chciałem to zrobić. A jakoś nie mogę się zebrać. Antresola jest super rozwiązaniem pod warunkiem, że dba się o jej czystość i porządek, ale umówmy się, każde takie miejsce z czasem staje się niechlubnym magazynem, do którego wrzucamy wszelkiej maści przydasie, o których się potem zapomina. Stwierdziłem, że w końcu dość tego i wziąłem się najpierw za odgruzowanie i sprzątanie. Nie pytajcie, ile razy wszedłem i zszedłem z drabiny, ale zrobiłem niezłe cardio. Ogarnięcie zacząłem od prawej strony, bo tam będę chciał w przyszłości, w sumie niedługo, postawić kompresor i zrobić wentylację warsztatu. Po jakichś 3 godzinach zrobiłem przerwę na serek wiejski. No jeżeli nie pomagasz, to chociaż nie przeszkadzaj. Jestem mniej więcej gdzieś w połowie sprzątania tego, co jest u góry i została mi ta gorsza część, gdzie jest pełno drewna, różnych ścinków, może to wszystko jeszcze odkurzyć i tak dalej, ale na tym etapie staram się segregować, czyli tutaj mamy metal i on finalnie powędruje tam pod spód. Tutaj mam rzeczy, nad którymi się jeszcze zastanawiam. W ogóle, jeżeli macie jakieś farby czy coś, różne kolory i ich się pozbywacie, ale może kiedyś się przydadzą, to sobie zróbcie zdjęcia. Natomiast tak, tutaj dziś mam hydraulikę, elektrykę, no wiadomo, jakieś tam śmieci i tak dalej. Nie wszystko znoszę z góry, niektóre rzeczy, które zostaną na stałe, znaczy się na stałe na razie, po prostu zostawiam, żeby już nie latać po tej drabinie, ale tak, w tym trójkącie tam będę chciał umieścić kompresor. I tam mniej więcej jak jest ta deska na ziemi, to jest betonowa wylewka, więc gitara. Natomiast teraz muszę, słuchajcie, zrobić coś z tym i jakoś przekminić, w jaki sposób to posegregować, a już mnie zalewa krew. A dlaczego? A dlatego, że wiem, jak tego jest tam dużo i ile tam jest różnych ścinek, bo to są tak zwane przyda się. No i posprzątałem i powiem wam, znaczy posprzątałem, poprzekładałem. Zacząłem się zastanawiać, w jaki sposób to tutaj wszystko ogarnąć. I początkowo miałem taki pomysł, aby, bo tu są siłowniki, znaczy no siłowniki, no takie podtrzymki, że tak powiem, do bramy. I żeby zrobić dokładnie to samo tu, z tej strony i zrobić taką platformę. Czyli mielibyśmy, załóżmy taką platformę, pach, tutaj drugą i jakby takie no 3 poziomy, czyli ziemia, pierwsze i drugie piętro. I to by było dobre rozwiązanie, tylko że po pierwsze, jeżeli byśmy coś takiego zrobili, to tak wam zademonstruję, to jeżeli byśmy użyli kątowników, no musielibyśmy użyć kątowników, to trzeba by było dać kątownik nie tutaj po boku, tylko z tej strony, ponieważ w momencie, kiedy byśmy wsuwali płytę, to ona by uderzała w kątownik i się niszczyła i to jest złe rozwiązanie, ale robiąc kątowniki po tych stronach, to by nie było aż takie stabilne, więc wpadłem na pomysł, że po prostu zrobię poprzeczki, tak? Ale zrobienie takiej całej konstrukcji ogranicza mnie w pewnym stopniu, ponieważ na przykład długie belki, które się mieszczą przez całą długość garażu, no nie będę w stanie wsunąć, ponieważ tutaj będą wystawać te nogi. Druga sprawa, większość płyt ma jakiś tam standard. Ja używam takich meblówek, po prostu jakieś rozkręcone stare szafy jeszcze i tak dalej, ale mam na przykład takie płyty, które są nad wymiarem i są bardzo długie i się szerokie i wtedy już bym nie miał gdzie tego ułożyć, więc finalnie wpadłem na najprostsze rozwiązanie, czyli po prostu ułożę to tak jak było, tylko że z głową, czyli na dole dam na przykład duże płyty, mniejsze dam wyżej, tak wiecie, stopniowo i wtedy wchodząc i od tamtej strony i od tej strony będę po prostu widział co jest. No jakby, kurczę, myślałem to zrobić inaczej, ale tak naprawdę no przekombinowałbym bardzo mocno, a finalnie narobiłbym się, a potem mi się tylko wkurza, więc czasami po prostu niezrobienie niczego wydaje mi się lepszym rozwiązaniem. Muszę coś wymyślić z jakimiś, nie wiem, schodami czy drabinką wyciąganą, bo tak to się po prostu tutaj nie da robić. No i tak zacząłem to układać i teraz zobaczcie, gdyby te płyty stały tak, super sprawa. Jest ta ramka, tak, nawet już nie robiąc, załóżmy tutaj tej całej podstawy, tylko nawet tutaj taką po prostu poprzeczkę, no to opieram sobie, pyk, one sobie leżą, jest super, tak? Ale to są po prostu jakieś tam konkretne formaty. Natomiast zobaczcie, w momencie kiedy odłożę tu kamerę z boku, w momencie kiedy to bym chciał tak położyć, to nie ma opcji, bo to mi uderza tutaj w sufit. Nie jest to kwadrat, tylko jest to po prostu trójkąt, więc muszę to wszystko jakoś sobie poukładać i porozkminiać, tak żeby wiedzieć, gdzie co mam. I wpadłem na taki pomysł, że wszystkie belki będą, wszystkie belki, które są na ziemi, tak, leżą na tej powierzchni i są dosunięte do końca, taką mają długość, no przecież nie będę tego każdym razem sprawdzał i pomyślałem sobie, że jak to sprawdzić, zobaczcie, wystarczy zrobić tylko tak, chycnąć sobie tutaj z drabiny i o, i już wiem, że jak zmierzę odtąd dotąd, wiedząc ile ma altana, dobra, za daleko poszedłem, mniej więcej wiem, że jest długa. Drugi temat jest taki, że jak będę układał te płyty, o, to będę się starał je wszystkie ułożyć jakby do tej krawędzi, ale mieć na uwadze, żeby każda płyta gdzieś wystawała, bo jak to całe załaduję i nie będzie jej widać, to nie będę wiedział jak ona jest długa. Więc układając o, w ten sposób, pach, pach i zostawiając sobie załóżmy gdzieś tutaj taki nawet pasek widoczny, będę wiedział jaką ona ma długość, mniej więcej. Wiadomo, że to wszystko jest na oko i jakby takich płyt się nie będę pozbywał, ponieważ niedługo będę robił kolejne projekty, w których to mi się przyda. Więc już też będę pamiętał, ale no, znalazłem niektóre takie płyty, które przypomniały mi na przykład, że to była moja szafa jak byłem dzieckiem, tak? Więc taka podróż sentymentalna przy sprzątaniu. Zobaczcie tylko jak to pięknie wygląda, proszę. Od tej strony idą duże dechy. Każda widzę mniej więcej jaki ma rozmiar, to jest to co mówiłem, jak tu pociągnę, tam sobie mogę puknąć, wiem jaką, czy jest do końca, czy nie. Płyty, to akurat pójdzie pierwsze, bo przysłania, ale widać, zobaczcie tutaj, stojąc sobie od góry, dokładnie wiem, która płyta ma jaki rozmiar. No trochę będzie ciężko wyciągnąć te z dołu, ale coś za coś. Tutaj poukładałem sobie klocuszki. Takie rzeczy mimo wszystko zawsze się przydają. No to coś przewiezie, to gdzieś pod koło warcie postawić i tak dalej. Tam z tyłu ułożyłem takie dechy, które kiedyś miały być na schody. No nie wiem, zobaczymy. Szkoda było tego ciąć i wyrzucać. Tutaj jest taki śmieszny stojak, na którym maluję hełmy, ale zobaczcie jak to wygląda. Prawa strona, pobojowisko, a tutaj czyściutko, picobello. A propos pobojowiska, zwróćcie uwagę tylko na to. Kurde, jak w pałacu, co ja mówię? Jak u sołtysa. Natomiast zanim tutaj zacznę wszystko przynosić, to dwa tematy, bo mogą was one interesować. Po pierwsze, tutaj mamy płytę OSB grubości 22 mm albo 24, no generalnie najgrubsza jaka była dostępna. Ona się nam nie odkształciła, naprawdę były tutaj duże ciężary. Pomiędzy, słuchajcie, rozstaw tych belek to jest tam coś koło 60 cm mniej więcej. I tutaj jest ten podest, który się kończy gdzieś o tutaj. Aha, no, mniej więcej widzicie gdzie jest ściana, tak? Natomiast co z wytrzymałością płyty? Ja ją polakierowałem jakimś tam widaronem, jakimś drewnochronem po to, żeby ładniej wyglądała. Ale powiem wam, że nie zniszczyła się jakoś bardzo. W tym miejscu, tutaj gdzie ja teraz leżę, leżały wcześniej metalowe elementy i one troszeczkę ją podrapały. Natomiast tam, gdzie było drewno, jest wszystko git. Więc generalnie spoko. Natomiast drugi temat, bo też o to możecie pytać, bo tak się zdarza, to jest temat tych metalowych tutaj regałów. Bardzo popularne, jeżeli chodzi o sklepy, jakieś tam marketówki, obi i tak dalej, wiewiórki. Natomiast jeżeli chodzi o ich wytrzymałość, to powiem wam tak, jak się coś na nich położy ciężkiego, to są stabilne, jak się je przykręci do ściany, są stabilne. Natomiast te płyty, które tutaj są pomiędzy, to jest ciężki temat. Generalnie ja nie zrobiłbym z całego warsztatu z takich półek, chyba że, no nie wiem, przykręciłbym tą konstrukcję do ściany, bo tak czytałem i tutaj wsadził po prostu albo sklejkę, albo OSB, coś generalnie grubszego. No powiem wam, no, one się lubią wyginać, szczególnie jak gdzieś tam dostaną wilgoci, bo to jest taka cienka płyta. Sama ta konstrukcja jest taka też, no jest jaka jest, generalnie były tanie, to co tanie to jest średnie, a to co średnie to jest dobre. Generalnie gratis to uczciwa cena. Natomiast najgorszą rzeczą z tej całej konstrukcji jest to, że łatwo sobie pociąć o te elementy ręce, bo ta blacha jest ostra. Gdzieniegdzie ona jest zaoblona, ale nie wszędzie. Natomiast dobra, idę na dół, posegregować te gadżety, wiesz, to wszystko na górę i powiem wam, w jaki sposób, pokażę wam, w jaki sposób to zrobiłem. No i słuchajcie, widzimy się tak naprawdę 3 dni później. Wszystko posprzątałem, poukładałem, nawet poniosłem je do tego stopnia, że słuchajcie, wysprzątałem cały garaż. Pozbyłem się syfu i wewnętrzne ja czuję się super. Natomiast teraz tak, mamy strefę na drewno po tej stronie, strefę na kompresor, jakieś paczki, może coś jeszcze dojdzie tam. Za mną z tyłu wykorzystałem, podzieliłem sobie na hydraulikę, elektrykę, jakieś tam pierdoły, takie gadżety. Natomiast teraz mam największy problem i tu będę potrzebował waszej pomocy. A mianowicie chodzi o tą krawędź, no bo normalnie używam po prostu najzwyklejszej drabiny budowlanej, ale nie jest to wygodne, nie jest to bezpieczne. Ona też się przechyla. Zacząłem rozkminiać, w jaki sposób tutaj zrobić wyjście. Pierwsze, na co wpadłem, to użycie po prostu schodów strychowych, tylko że to się wiąże z wycięciem tutaj dziury i tak naprawdę stracę powierzchnię. Jest taki mały jeszcze problem, że tutaj wysokość to jest prawie 2,90, a dużo tych schodów jest na 2,80, taka maksymalna, znaczy nie wiem do końca jak to liczyć, ale tak podają producenci i boję się, że to będzie za krótkie. Drugi temat to jest to, że myślałem, żeby wyspawać taką drabinę, tutaj zrobić jakąś listwę, nie wiem czy tu, no i ją zahaczać, tak? Tylko że znowuż to będzie jedna drabina tylko do tego, no. I tutaj jest właśnie jakby moja prośba do was. Jeżeli możecie mi w jakiś sposób doradzić, w jaki sposób zrobić tutaj schody, drabinę czy cokolwiek, żeby wejść na górę wygodnie i bezpiecznie przede wszystkim, to będę bardzo wdzięczny. No i wyszedł nam tak troszeczkę odcinek ze sprzątania, ale przynajmniej wiecie, jak zrobiłem altanę 2 lata temu, co mi się sprawdziło, w jaki sposób sobie ułożyć tutaj wszystko. No i słuchajcie, wróciliśmy na kanale do tego, co lubicie, czyli właśnie do takich robótek ręcznych, że tak powiem. Następne co, to będzie szafa gospodarcza na dole. Mam nadzieję, że się wyrobię z odcinkiem na następny piątek. Jeżeli wam się podobało, to pamiętajcie o subskrypcji. Dziękuję wam za dzisiaj i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!